Ludzie dobierali się w pary od zawsze, a małżeństwo jest jedną z najstarszych instytucji społecznych, ekonomicznych, religijnych i prawnych na świecie. Nie brakuje opinii na temat tego, co sprawia, że małżeństwo działa. Niestety, większość takich ludowych mądrości nie opiera się na dowodach naukowych, a niektóre są wręcz całkowicie błędne. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam najczęściej spotykane mity dotyczące relacji, z którymi regularnie spotykam się w swojej pracy. Mit numer 1. Wspólne hobby jest najważniejsze. Czy wiedziałeś, że wiele portali randkowych prosi użytkowników o wpisanie swoich zainteresowań w profilu po to, by sugerować im partnerów na podstawie wspólnych hobby i aktywności? Większość ludzi przy doborze partnera bardziej ceni sobie wspólne zainteresowania niż dopasowanie seksualne lub zbieżność przekonań religijnych czy politycznych. Dobrze jest mieć wspólne hobby, ale jego waga jest przeceniana. Niestety to nie ilość spędzonego wspólnie czasu stanowi o jakości związku. Ważne jest, żeby ten czas był jakościowo wykorzystany. Kiedy robicie coś razem, bez względu na to, czy jest to wyjazd do teściów, czy wyjście do pokoju zagadek, liczy się to, jaka atmosfera panuje między wami. Czy jesteście dla siebie życzliwi? Czy oboje jesteście zainteresowani rozmową, czy bardziej swoimi smartfonami? Czy słuchacie się z uwagą? Świetnym przykładem tego, że duża ilość spędzanego czasu razem, a nawet wspólny cel, nie zawsze służy związkowi, są również pary pracujące ze sobą. Wówczas krytyka działań na polu zawodowym jest brana personalnie, a niesnaski z życia prywatnego przekładają się na życie zawodowe. Pomimo wspólnego celu, wasze drogi się rozmijają. Nie ma wprawdzie twardych statystyk pokazujących, że pary pracujące razem częściej się rozstają, jednak aż 65% ankietowanych według portalu praca.pl wolałaby nie pracować ze swoją partnerką czy partnerem w jednej firmie, a wśród tych, którzy kiedykolwiek tak pracowali, aż 89% nie chce już tego powtarzać. Pamiętajcie więc, jakość, a nie ilość. Mit numer 2. Nie wolno iść spać w gniewie. To jeden z ulubionych banałów naszych babć. Wprawdzie wspominano o nim już w Biblii, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, jednak umówmy się, że trochę rzeczy od tamtego czasu uległo zmianie. Ta rada nakazuje parze jak najszybsze zakończenie konfliktu i natychmiastowe rozwiązanie problemu. Właściwie wskazuje ona, że samo zakończenie wrogich działań jest rozwiązaniem. Niestety to nie takie proste. Każdy ma swoje własne metody radzenia sobie z nieporozumieniami, a badania wskazują, że około 2/3 powtarzających się problemów w małżeństwie nigdy nie zostaje rozwiązanych, najczęściej z powodu różnic osobowości. Niezależnie od tego, jak późno zastanie was noc, wątpliwe jest, że dojdziecie do trwałego porozumienia w sprawie piramidy brudnych naczyń w zlewie lub bałaganu w aucie. Bardziej prawdopodobne jest, że usłyszycie raczej pianie koguta. Kłótnia jest dla naszego organizmu sytuacją stresową. Czy słyszeliście kiedyś o tym, że w stresie nie myśli się jasno? To prawda. Twoje serce bije szybciej, podzisz się, jest ci gorąco, a zarazem masz lodowate dłonie. Stres uwalnia do krwi znaczne ilości kortyzolu i adrenaliny, co stymuluje działanie bardzo starych ośrodków w mózgu, a te każą ci uciekać od zagrożenia lub w ostateczności podjąć z nim walkę. Niestety obszary odpowiadające za racjonalne myślenie w tym momencie są gorzej ukrwione i żadne logiczne argumenty nie zostaną przez nie właściwie przetworzone. To właśnie dlatego w czasie kłótni pada wiele nieprzyjemnych słów, których często nie miało się na myśli i potem się ich żałuje. Dopiero po tym, jak uspokoimy nasze ciało, możemy podejść do rozmowy z partnerem z sympatią, szacunkiem, a nawet czasami poczuciem humoru. Być może żarty nie rozładują zmywarki, ale lekko napiętą atmosferę owszem. Rada, aby kłaść się spać w zgodzie, nakazuje godzenie się na siłę w sytuacji, kiedy tak naprawdę nie jesteśmy na to gotowi. Nie prowadzi ona do rozwiązania problemu. Nie pomoże też w zaakceptowaniu go i szanowaniu partnera pomimo różnic światopoglądowych. Natomiast prowadzi do tego, że zaczynamy tłumić swoje uczucia, a te wybuchną albo nieuwolnione spowodują, że zaczniemy czuć się w związku samotni, a nasze potrzeby pozostały zbagatelizowane. Czasami wszystkiego, czego potrzeba, żeby zakończyć konflikt, to czas. Czas na wyciszenie, czas na uspokojenie. Jeśli czujesz, że przytłacza cię kłótnia z partnerem, zrób sobie przerwę i wróć do rozmowy później, nawet jeśli oznacza to przespanie się z tym i pójście spać niepogodzonym. Mit numer 3. Szukanie pomocy specjalisty jest przyznaniem się do porażki w związku. Jest to powszechne nieporozumienie, że tylko małżeństwa, w których jest źle, powinny szukać pomocy terapeuty lub doradcy małżeńskiego. Niektórzy wręcz mówią o tym, że szukanie takiej pomocy przed ślubem powinno być światłem ostrzegawczym dla związku. Sceptycy twierdzą, że jeśli przed zawarciem małżeństwa, przed presją rodziny, dzieci i wspólnych finansów wszystko nie jest zabawne i łatwe, to związek jest nieudany.
Takie opinie najczęściej powstrzymują ludzi przed poszukiwaniem doradztwa dla par. Do tego nakłada się powszechne w naszym kraju przekonanie, że szukanie pomocy u kogoś z zewnątrz świadczy o słabości, a nawet o chorobie psychicznej. Nie wspominając już nawet o tym, że postronni posądzą nas o posiadanie nadmiernych funduszy, od których przewracało nam się w głowie, szukamy dziury w całym, a te pieniądze mogłyby pomóc komuś z realnymi problemami. Dlatego zwykle zaczynamy szukać pomocy zbyt późno. W Ameryce przeciętna para zaczyna korzystać z pomocy specjalisty dopiero po 6 latach od pojawienia się pierwszych nieporozumień, a ponad połowa rozwodów zdarza się po mniej więcej 7 latach małżeństwa. W Polsce rozpada się już co drugie małżeństwo, a nieoficjalne statystyki mówią o tym, że nawet 80% młodych małżeństw rozpadnie się w ciągu pierwszych 5 lat małżeństwa. Praca nad związkiem jest jak budowa domu. To ciężka praca, jednak codzienne układanie cegieł zagwarantuje Ci bezpieczną przystań, kiedy warunki zewnętrzne będą niesprzyjające. Spojrzenie z zewnątrz na Wasz związek nie sprawi oczywiście, że ona zacznie lepiej prowadzić samochód, on nie będzie rozrzucał skarpetek, dzieci będą się lepiej uczyć, a pies nie będzie posikiwał w dywan. Nie. W Waszym życiu dalej będą zdarzały się różne sytuacje, ale Wy nauczycie się lepiej o tym rozmawiać i jaśniej komunikować. Dzięki kursom możecie wzajemnie osiągnąć głębsze porozumienie. Nie dostaniecie auta, które nigdy się nie psuje, dostaniecie zestaw narzędzi, dzięki którym to auto zajedzie dokądkolwiek będziecie chcieli. Mit numer 4. Zdrada to koniec związku. Spotkałem się kiedyś ze zdaniem, że romans dla związku jest tym, czym nowotwór dla ciała. I chociaż ci, którzy nowotwór przeżyli, mówią, że są silniejsi psychicznie, to kto z nas chciałby zachorować? Romans jest wymieniony w czołówce rzeczy niewybaczalnych, które może nam zrobić partner. Jednak statystyki rozwodowe przeczą temu, bo jako najczęstszą przyczynę rozkładu związku podaje się różnice światopoglądów i charakterów. Zdrada jest jak gorączka. To objaw choroby, ale nie jest chorobą samą w sobie. Zdrada pokazuje, że w związku coś się zepsuło. Wiem, że zdrada boli i podkopuje zaufanie. Może zniszczyć Twoją pewność siebie i poczucie w związku, ale nie jest główną przyczyną końca związku. Wszystko to, co wydarzyło się między Wami przed zdradą, było początkiem końca. Zdrada jest procesem. Etap fizyczny jest wyłącznie jego zwieńczeniem. Wiem, że to kontrowersyjne, ale ludzie, którzy zdradzili partnera zapytani o przyczyny, wcale nie mówili o tym, jak bardzo beznadziejny jest ich partner. Mówili raczej o tym, że znowu czuli się ważni, potrzebni i słuchani. Padło nawet sformułowanie, że znowu czuli się żywi. Ludzie, z którymi najczęściej nawiązuje się romanse, to nie są przypadkowe osoby poznane w pubie w czasie wyjścia na piwo. To osoby z otoczenia pary, z kręgu znajomych i współpracowników. To ludzie już w jakiś sposób nam bliscy, z którymi pogłębiamy płaszczyznę porozumienia o kilka kroków za daleko. Wbrew temu, co możecie myśleć, w zdradzie nie tyle chodzi o seks, co o pożądanie, pragnienie uwagi, pragnienie poczucia się kimś szczególnym. Czy tego chcemy, czy nie, zdradza się dla siebie, a nie przeciwko partnerowi. Przyczyną najczęściej jest niepohamowany pociąg do drugiej osoby lub świadomość zakazanego owocu. Natomiast dojmująca samotność spowodowana tym, że w partnerze ciężko nam znaleźć przyjaciela i oparcie, jest jak najbardziej gruntem, na którym kiełkuje niewierność. Czasem przytłoczenie życiem, obowiązkami i wymaganiami wobec nas powoduje, że już nie poznajemy samych siebie. Stajemy się dokładnie tacy, jakimi nie chcielibyśmy być w życiu. Zwrócenie oczu na inną osobę jest tak naprawdę odwróceniem ich od samego siebie. W związkach chodzi o to, by iść w tą samą stronę. Im częściej się komunikujemy, tym łatwiej nam się odnaleźć na ścieżce związku. Im więcej pozytywnych doświadczeń wiąże się nam z partnerem, tym trudniej nam zboczyć z drogi i zabłądzić. Zdrada to objaw kryzysu, który chociaż pogrzebie wiele związków, lecz dla innych będzie szansą na porozmawianie ze sobą szczerze, często po raz pierwszy od wielu lat. Mit numer 5. Dziecko scala związek. To kolejny mit powtarzany z lubością przez mamy i babcie, ale chcę się upewnić, że już wszyscy o tym wiecie. Dzieci nie scalają związków. Związki scalają partnerzy, którzy decydują się być ze sobą i wykonać ciężką pracę, by lepiej się rozumieć, lepiej się komunikować, lepiej się wspierać i dopingować. I do tego mają dziecko oraz determinację, aby dołożyć sobie jeszcze więcej pracy, by nie zawalając związku wychować dziecko na przyzwoitego człowieka. Badania pokazują, że najpoważniejszy kryzys w związku przychodzi w rok po urodzeniu pierwszego dziecka. Ogólnoświatowe statystyki mówią o tym, że profil rozwiedzionej pary to osoby w wieku do 25 lat, będące ze sobą od 4 lat, posiadające jedno dziecko. Posiadanie dziecka z pewnością zmienia zasady gry, ale nie musi oznaczać końca Twojego związku.
Przy odrobinie chęci będziecie w stanie przeprowadzić waszą relację przez sam środek nieprzespanych nocy, ciągłego karmienia i olbrzymiego pakietu nowych obowiązków, które potomek ze sobą przyniesie. Tak naprawdę nie wolno też zapominać o tym, że rodzicielstwo to jedno z najlepszych doświadczeń w życiu. Przynosi poczucie sensu, satysfakcji i dumy. Pogłębia zaangażowanie w związek, ale jest to też doświadczenie ekstremalne. Jeśli nie potraficie ze sobą rozmawiać, przeżywacie kryzys, nie lubicie się, nie decydujcie się na dziecko. Dziecko nie jest panaceum na problemy partnerskie i życiowe. Warto zadbać o umiejętność słuchania partnera i rozumienia jego potrzeb, bo największe problemy pojawiają się u par, w których tylko jedna strona chciała dziecka, a druga nie, albo miała duże wątpliwości. Takie pary, jak pokazują badania, są najbardziej narażone na kryzysy i ostateczny rozpad związku. W moich szkoleniach na temat budowania związku i rozwiązywania konfliktów znajdziesz cenne wskazówki, które pozwolą ci zachować równowagę między byciem rodzicem a byciem partnerem. Natomiast nauczenie się tego to nie obejrzenie jednego filmu na YouTubie, tylko systematyczny trening. I właśnie takim systematycznym treningiem, który trwa aż 30 dni, jest mój kurs Doskonałe Relacje, gdzie najpierw zdobywasz dawkę bardzo obszernej wiedzy, a później przez 30 dni codziennie na maila dostajesz dawkę ćwiczeń, które pozwalają ci ćwiczyć zdobytą wiedzę i trenować te umiejętności komunikacyjne. Jeśli chcesz zobaczyć więcej na ten temat, to kliknij w kartę, która pojawiła się właśnie gdzieś w rogu tego wideo. A jeśli czujesz, że w Twoim związku jest coś do poprawy i chciałbyś wynieść go na jeszcze wyższy poziom, to zapraszam do zapisania się na mój webinar Związek na całe życie, który możesz znaleźć na stronie relacje.jakzdobywać.pl lub również klikając w kartę, która teraz powinna się wyświetlić na ekranie. A na teraz to już wszystko. Do zobaczenia. Robert Marchewicz.